Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Death Stranding. Jestem zaraz po nagraniu, znaczy wróć, nie do końca zaraz, w sensie jestem w tym samym miejscu, ale nie jestem zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka. Druknąłem sobie już tam dalej tyrolkę, ktoś tu postawił jedną, ale była w tak durnym miejscu, że musiałem po prostu skorygować, postawiłem sobie przy okazji pozbyłem się tego jednego Asandera. No ale jest fajnie postawiona rolka, tam gdzieś jest połączona na górę w ogóle, co mi się może myślę przydać. Zaraz sobie zobaczę, właśnie, bo coś dostaliśmy do poczty. Od spirytystki. Migawka z minionej epoki. Sam, pamiętasz ten odcisk, który mi przyniosłeś? Cóż, jeżeli stoisz lepiej usiądź, podam go analizie i odkryłem, że ma 65 milionów lat. Pochodzi z okresu późnej kredy, kiedy wymarły dinozaury. Obawiam się, że może tylko kamień jest tak stary, a sam odcisk pojawił się dużo później. Ale obawiałam się, przepraszam, bardzo. Ale wygląda to, że nie. Czy to możliwe, że ktoś skorzystał z plaży, żeby przenieść się w czasie i odcisnąć swoją dłoń? Jeżeli nie, jak powstał ten odcisk? Będę dalej badała tę zagadkę i dam ci znać, kiedy coś ustalę. Jeśli natkniesz się na coś, co mogłoby rzucić ze światła na tę sprawę, też się odezwij, dobra? No spoko. I rzemieślnik, wynurzeni, odporni na twoją krew? Okej. Okay. Jak tam leci sam? Dotarłeś na wybrzeże? Założę się, że nawet jeśli nie, to jesteś już bardzo blisko. Być może ucieszy cię wiadomość, że po twoją nieobecność miejscowi kurierzy dają z siebie wszystko. A jeszcze jedno, te hamato-granaty, które dostarczyłeś, naprawdę się przydają. A skoro już poruszyłem temat tych granatów, dostaliśmy raport, z którego wynika, że niektórzy wynurzeni mogą nie reagować na twoją krew. Na razie jest tylko jeden przypadek. Pewien kurier napotkał wynurzonego, który lśnił jasno-czerwonym blaskiem i mało brakowało, a nie przeżyłby tego spotkania. Miał ze sobą spory zapas hematogranatów, ale okazały się bezużyteczne. Jak się zapewne domyślasz, bardzo mnie to zaniepokoiło. Twoja krew miała być przecież jedyną skuteczną broń przeciwko tym dziwadłom. Nie wiem, co teraz zrobimy. Pewnie z czasem poznamy inne swoje punkty wynurzonych, ale ilu z nas zginie, zanim zdobędziemy tę wiedzę? No nic, chciałem cię tylko ostrzec, uważaj na siebie. O kurde! Proszę, proszę, czyli jacyś specjalni wynurzeni, których będę musiał chyba faktycznie po cichu zdjąć. Albo po prostu uciekać. Albo ewentualnie mogę na nich nalać, bo się okazało, że na wynurzonych sam może też po prostu się odlać. I to jest coś, co bym chciał przetestować, ale nie wiem, jak bardzo jestem chętna, by to zrobić. Okej, dobra, tutaj... tutaj taka tyroleczka, tu... O, i czy to jest z tym połączone? Mam nadzieję, że tak. Dobra, to skoro nadrobione zostały zaległości, to jeszcze bym tylko zabrał tę strzelbę z plerów. Właśnie była na zaczepie. No i zobaczmy, czego od nas chce człowiek szklana pułapka. Naszym głównym zadaniem w regionie jest stworzenie zastępstwa dla stacji pożartej przez smołę. Najpierw musimy włączyć schron z naukowcami do sieci chiralnej. Póki co nic nie wiemy o położeniu Amelie, ani o zamiarach Higgsa. Niepokoi nas to, tak samo jak ciebie. Bez węzła granicznego niczego się nie dowiemy. A to oznacza, że musimy podłączyć ten region. Zacznij od geologa i paleontologa. Paleontolog ma coś dla biolożki Ewy, więc ją najlepiej zostaw na koniec. W ten sposób dokonasz dostawy i podłączenia za jednym zamachem. Kiedy wszyscy już będą w sieci, wróć tu. Wówczas będziemy mogli się zająć tą straconą stacją. Okej, okay, spoko. Dobra, standardowe mamy gdzie? Do robotyczki, do lekarza i do węzła górskiego. Mógłbym się tym zająć, ale to poza nagraniem. Także tak, leki przeciwchiralne do geologa i... Jezu, znowu! Czemu? Może kolejna bomba z antymaterią? Jesus Christ! Jeden z naszych geologów prowadzi badania nad skamielinami w poszukiwaniu śladów prehistorycznych wymarć. Jego prace archeologiczne trwają już od jakiegoś czasu, a ostatnio zaczął mieć objawy skażenia chiralium. To najprawdopodobniej efekt ekspozycji na promieniowanie chiralne. Dopóki nie odkazi stanowiska, prace będą wstrzymane. A on sam nie wyzdrowieje. Tak więc musisz mu dostarczyć neutralizator chiralium.
Warstwa, którą badali, datowana jest mniej więcej na końcówkę kredy. Doszło wówczas do tak zwanego wymierania kredowego, które położyło kres dominacji dinozaurów, oddając ziemię we władanie małym ssakom. To najbliższe nam chronologicznie i jednocześnie największe spośród pięciu masowych wymierań. W każdym razie, nasz zespół odkopał coś niesamowitego. Nie zgadniesz. Fragment plaży. I jeżeli naprawdę tak było, to dokonał niezwykle przełomowego odkrycia. Dlatego sam musisz jak najszybciej dostarczyć mu ten neutralizator chiralium. To bardzo ważne. Jeszcze jedno, Sam. Tym razem musisz dostarczyć bombę z antymaterią. Paleontolog Bridges potrzebuje jej na wykopalisku. Skamieliny, które chce zbadać, znajdują się pod grubą warstwą smoły. Aby się do nich dostać, musi ją wysadzić. Chyba nie muszę ci mówić, jak ostrożny musisz być z materiałami wybuchowymi wysokiego rażenia. Choćby nie wiem co, pojemnik musi dotrzeć w jednym kawałku. Przepraszam bardzo. Bomba z antymaterią to nie jest ładunek wysokiego rażenia, ani ładunek, który coś wysadza. To jest ładunek, który coś dezintegruje. Lub mówiąc inaczej, zmiata z powierzchni Ziemi. No i coś wiecie, gadali kurde, że to ma coś wysadzić w powietrze. Dobra, wyrzutnie spoiwa jeszcze sobie wezmę. Czy ja chcę karabin brać? No raczej nie będzie mi potrzebny, ale weźmy sobie na wszelki wypadek. Skoro mam strzelbę, to czemu nie mieć też karabinu? Hematogranaty mam na zamówienie robione w kieszonce, więc tego nie muszę krawcić. A pojazdu? Czy jak sobie aerobagażnik wziąć? No, raczej nie. Dobra. Wszystko na plecki. Sam, chcę ci tylko przypomnieć, że musisz naprawdę uważać z tą bombą z antymaterią. Zwłaszcza umieszczając ją w bagażniku albo pojeździe. Wszelkie nieprawidłowości aktywują alarm. Nie lekceważ tego. No, dlatego na szczęście ja się nie zamierzam kompletnie przejmować tym. Co? Jak limit? Jaki limit? Dobra, czekaj, na plery wszystko. Czekaj, jaki limit znowu? A, bo jeden jest pojemny. Dobra, do tego tam miałem. Dobra, ale akurat ten jeden to mogę do szafki wsadzić. Teraz lepsze obciążenie. Jeszcze raz. Dobra. Nie zmieni się to za bardzo, więc muszę sobie radzić z tym w taki sposób. Zlecenie przydzielone. Ale jak rozumiem, oczywiście nie wie pan o to, żeby najpierw gościa połączyć z siecią, a potem mu wydrukować na miejscu tę bombę, nie? Nie, jolo, idź tam kurde z buta. Sam. Więc Hartman powiedział ci o jeziorze. O tym, jak tamten atak zmienił jego życie. Nie dość, że stracił rodzinę. Niewiele brakowało, a sam już przepadł. Serce i płuca odmówiły mu posłuszeństwa na 21 minut. W normalnych okolicznościach by zginął. Hipotermia terapeutyczna ocaliła mu życie. Ale czas spędzony po tamtej stronie odcisnął na nim trwałe piętno. W wyniku wstrząsu wzmocniły się jego zdolności związane z Dumus. Teraz wykorzysta każdą okazję, żeby szukać swoich bliskich na plaży. Przepraszam, Sam. Przebyłeś do mnie tak daleką drogę, a ja nie pożegnałem cię należycie. Bądź ostrożny. Jak już wspomniałem, w tym miejscu jest pełno śladów śmierci. Nic dziwnego, że kurzeni częściej się tu pojawiają. Pamiętasz modele z laboratorium? Powstały na podstawie opowieści świadków. Chociaż tobie pewnie wydały się dość dziwne, w końcu sam nie jeden raz stawałeś z nimi oko w oko. Okej, widzę wynurzonych już po drodze. Czyli tak, najpierw mamy geologa. Niestety nie jest to ten, do którego mam bombę dostarczyć. Ja
Teraz pewnie jeszcze brakuje mi lat spadających skał. Jest czas. Chemikalia. Te chemikalia to mi się do jakiejś tyrolki przydały, ale nie. Tutaj spadają, tutaj spadają, tutaj spadają. Bezpiecznie. I co? Okay, już myślałem, że jakaś taka większa skałka leci, ale na szczęście nie. Dobra, powoli na górę, powoli na górę. Nie wiem, czy na to byłyby te chemikalia, bo aż szkoda ich nie wziąć, no ale muszę sobie je odpuścić niestety. Cześć. Dobra, spróbuję je zabrać. Gdzieś się potem zrzuci. Dobra, gościu jest w tym kierunku. Dobra, miejmy nadzieję, że nie będę musiał jakoś tak zeskakiwać, nie? Też w razie czego mam zaczepy, nie? Dobra, z komunikatorem. Dobra, to na szczęście to tutaj. Mikalia! Dobra, jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie. Właśnie, dawno nie odpoczywa. Dobra, tego hologram, Jezus! Kto to tu postawił? Przez chwilę myślałem, że mi się nie załączył, że jak raz, kurde, nie załączył mi się ten, nie? Od radek, jak są zaburzeni, ale nie. To się zawsze triggeruje. Dobra, mamy tutaj zejście. Chcę uważać na te, na teren. I to jest chyba. Zobaczmy. No, tu by się gdzieś przydała tyrolka, nie? To na pewno. Więc to było przed chwilą takie bim, 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 bim. Chyba nie była bomba. Mam nadzieję, bynajmniej. Dobra, aż muszę zobaczyć, jak ta bomba się teraz trzyma. Okej, okay, 0% uszkodzeń i ładunku, i pojemnika. Co mi się bardzo podoba. Zobaczmy. Znaczy, zobaczmy tak. Pierwsze, najpierw muszę chcę to wyłączyć, żeby to się już nie... się nie pojawiało w każdym razie. Kogo mamy tam? Naszego paleontologa, czyli nasz następny target. O ile on jest oddalony jeszcze raz? O 600 metrów. A do niego muszę tę bombę zanieść. Dobra, to pomijamy. Sam wyjdziesz! Dzięki Bogu. Martwiłem się, że nie zdążysz na czas. Ale cóż, ostatnio bezustannie się martwię. Męczą mnie wizje znane tym, którzy cierpią na Dooms. Te o końcu świata. Za koszmary obwiniałem wyczerpanie. Skażenie Hiralium nigdy nawet nie przyszło mi przez myśl. Dobrze, że zdążyliśmy przed fazą samobójczą. Śmierć nie wchodzi w rachubę. Przecież nie zakończyłem jeszcze swoich badań. Nie ratujesz tylko mojego życia. Ratujesz moje wiekopomne dzieło. Zacząłem wątpić, że kiedyś dostanę te leki. Naprawdę jesteś dobry w te klocki. Dziękuję. Okej. Okay. Zakładam, że on raczej od razu będzie chciał się przyłączyć. Zobaczmy. W ogóle mi się tak podoba ten wzór na tę twarz, nie, że jak go zdobyłem i założyłem, tak tego nie ściągam w ogóle, nie?
czekaj, znowu na... Było zbliżenie na naszego Eudeka. Okej, nowy splot. O, ten mi dał zaczep wspinaczkowy drugiego poziomu, serio? Podczas gdy alpinista daje mi zaczep wspinaczkowy, który jest chyba jak level 4. I się jest level 3. I tak oto zostałem częścią UCA. I zyskałem dostęp do skarbca historycznych materiałów badawczych. Badanie skamieniałej plaży powinno teraz iść łatwiej. O ile ostatecznie dowiodę, że to właśnie to. Możliwość podzielenia się naszymi odkryciami jest równie ekscytująca. Czy wierzę, że znaleźliśmy złoża Hiralium w warstwach sprzed 65 milionów lat? Dowód przedpotopowego wdarcia śmierci. Materia chiralna istniała na Ziemi na długo przed pojawianiem się ludzi. Ta warstwa to udowadnia. Spójrz na to. Widzisz tę czarną bruzdę? Sądzimy, że to ona jest źródłem odczytów o obecności Hiralium. W zamierzchłej przeszłości trzęsienia ziemi wywoływały topnienie wzdłuż linii uskoku, w efekcie czego powstawały warstwy pseudotachylitu. Nazywamy je skamieniałymi trzęsieniami ziemi. Wysnuwając analogię, tę białą bruzdę moglibyśmy nazwać skamieniałą plażą. Obecność Hiralium w tej konkretnej warstwie nie może być przypadkowa. Daje nam podstawy, by twierdzić, że pierwsze plaże musiały się pojawić podczas wymierania kredowego. Pojawiały się też później. Dzięki sieci chiralnej zdobyliśmy dane wykazujące, że podobne skamieniałe plaże odkryto w warstwach odpowiadających innym wymarciom. Oznaczałoby to, że obecność plaż towarzyszyła całej wielkiej piątce wymierań i innym podobnym wydarzeniom. Dzięki temu, że rozbudowałeś sieć chiralną, dostrzegliśmy prawidłowości w danych z różnych źródeł. Popchnąłeś nasze projekty badawcze do przodu i sprawiłeś, że odzyskanie wszystkiego, co straciliśmy, i rozwikłanie pozostałych zagadek stało się tylko kwestią czasu. A to przecież dopiero początek. Kto wie, czego się dowiemy, kiedy wszystkie węzły będą już w sieci. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu. Bardzo dobre pytanie. Ale mnie osobiście trochę zastanawia, jaki Higgs ma udział w ogóle w całej tej sieci. Bo dalej nie wiemy, dlaczego porwał Amelie. A tym bardziej, dlaczego ją przetrzymuje i nie chce jej zabić. Ona musi być do czegoś potrzebna. Pytanie brzmi, do czego? Okej, okay, czy mogę mieć tego po prostu więcej na drugim poziomie, spoko. Dobra. Zostaw mu tego typa ta chemikalia, bo nie ma sensu, żebym mnie targał ze sobą. Czego więcej raczej nie chcę zabierać. Dobra, mogę mu też kryształy tutaj zostawić. No i okej. Okay. Tak. Super. Zobaczmy, czy ma jakieś zlecenia dalej. Do robotyczki, do węzła górskiego i do Hartmana. Nie, to dziękuję. Dziękujemy za wkład. Lecimy dalej. W tym punktu było, nie? Ja. Dobra. To jest znacznik. Let's go. Kto tu przyjechał autem? Moje pytanie. Dobra, ile mam tych zaczepów? Jeszcze 5, tak w razie W. Dobra.
Zajdźmy może tak mniej więcej, jak nas kieruje ten znacznik. Żeby się nie zgubić. No proszę, troleczka. Ciekawe dokąd prowadzi. Zobaczmy, tu jest połączenie. Być może. Okej. Tutaj taka tyrolka. Ej, to jest fajna tyrolka. Tak do niego. Kurde, czy to by sięgło? Myślę, że powinno. Czy ja chcę iść tutaj co z buta, czy chcę się przenieść tyrolką? Chyba wolę tyrolkę. Także let's go. Jeszcze mogę zgarnąć kropkę biedy. Nie? Teraz lecisz sam, lecisz. W sumie jak mam, wiecie, to jest taki wybór. Mogę albo się zdupić z tą bombą z takiej wysokości, albo mogę zjechać tyrolką i sobie oszczędzić przy nieprzyjemności. W jakimś stopniu bynajmniej. No to wybieram to drugie, nie? Tam dalej są wynurzeni z tego, co widzę. Więc nie chcę tam są. Ja tam się zapuszczać nie będę. Mam nadzieję. Zgarniamy kryształ. Górę. Wow! Super! To jest ta tyrolka, która... O, może i bym miała tę tyrolkę w zasięgu. A nie, nie ma. 330 metrów. Okay. Nieważne. Dobra, bo ostrożne schodzenie po górach mnie teraz będzie czekało. I to bardzo ostrożne, biorąc pod uwagę, co noszę na plecy. Dobra, gdzie jestem? Paleontolog. Paleontolog. Dobra. Jest drabina już, jakaś na widoku. To jest akurat dobrze. To dobrze akurat, że jest drabina. Jaki niebitny kryształ! Ale dziwo, warto mniej niż... Znaczy warto. Mniej w nim było kryształów, niż sądziłem, że będzie. Drabince sobie możemy jeszcze zejść, żeby się nam nic nie stało. I tej bombie, którą mam na plecach. Gdzieś tam. A, okej, dobra, ta bomba jest też bomba, ale ta drabina jest w takim debilnym miejscu ustawiona, więc... Znaczy nie będę łapał, nie ma sensu. Dobra, już tam widzę go leciutko. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. A, jeszcze nie żyję. Dobra, co już te ustawię. Dobra, tak, ustawię sobie już te zaczepy na boczku. Wypnijmy sobie z maniery. Okej. Dobra, generuje nam się troszkę staminka. Ale sobie może warto tak poczekać chwilę. Chyba się regeneruje. Jestem pewny. Okej, okay, jeszcze trochę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Dopnij z maniery. Dobra. Dajesz radę. Spokojnie, malutki.
To farowy humor. Wróć. Okej. Jakieś prawie zniszczone drabiny. Koszmary i realne, gość nam przysyła wiadomość. Geolog cały. Weź ten zasób do ręki. Już sobie wolę zejść w taki sposób. Tak, dla bezpieczeństwa. Dobra, szczelinkę. Właśnie, dobra, okej, okay, zjeżdżamy. Wytłumaczcie mi, jakim cudem on tu ma od cholery śniegu, ale tu ma ładną polankę bez śniegu. No jak? Czy to nie ma sensu? Tak, tak, limit ciężaru, wiem. O, rany. Prawie upadłem. No, ale jak wiadomo, prawie robi wielką różnicę. A lepiej z tą bombeczką jeszcze nie upaść, nie? Dobra. Proszę, bomba dla pana. Wierzę pan w pizdu. Jestem ci wdzięczny, przyjacielu. Dzięki tobie możemy ruszać naprzód z pracami. Mówię ci, jest tu wystarczająco ciężko, nawet kiedy nie musisz się obawiać zaczadzenia. Nie, żebym musiał ci to tłumaczyć. W końcu tobie się udało, chociaż nie mogę sobie wyobrazić jak. No przeniosę z buta człowieka. Chociaż wolałbym na trolkach, nie? Tutaj czas dostawy to jest jedyna rzecz, która u mnie kuleje, nie? Ty możesz w tym czasie podłączyć sieć. Okej, okay, czy idziemy od razu do UCA? Chyba tak. Chyba tak. No tak, mamy UCA od razu. No, on ma spory, kurde. On ma tutaj spore, strasznie obszar. Maska tlenowa! I chyba to granat poziom drugi. Okej, okay. O, jest tyrolka jakaś tam widziałem. Tak czy inaczej, sam tak się składa, że mam do ciebie pewną prośbę. Miał tu dotrzeć kurier z bardzo cenną przesyłką, ale zgubił ją po drodze. To liczący 200 milionów lat amonit, który według kuriera wygląda prawie jakby nadal żył. Podobno natknął się na niego na gołobożu, które wcześniej pokrywał lodowiec. Ale to nie koniec rewelacji. Gość twierdzi, że ten amonit ma pępowinę. Rozumiesz? Pępowinę! Tak czy inaczej, grzechem byłoby nie przyjrzeć się takiemu znalezisku albo zostawić je w rękach amatora. Poprosiłem go, żeby wykroił cały kawał skały z amonitem i przyniósł go do mnie. Rzecz jasna, chciałem go porównać ze współczesnymi okazami. Ale? Dlatego poza tym, o którym mi mówił, kazałem mu wydobyć kilka młodszych. No i co ten baran odwalił? Posiał całą kurwa przesyłkę. Nie miał nawet tyle oleju w głowie, żeby jakoś oznaczyć pojemnik z amonitem z pępowiną. Podobno kurier zgubił paczkę na południowy zachód stąd, w rejonie wysokiego stężenia toksycznych gazów.
Pan niezawodny zarzeka się, że jego skaner ładunku się popsuł, więc nie może odzyskać przesyłki. Ale ty mógłbyś to dla mnie zrobić. Dam ci maskę tlenową, powinna cię chronić przed wyziewami. Tak na wszelki wypadek. Odbierzesz ją, jak przyjmiesz zlecenie. Okej. Ta skamielina może oznaczać epokowe odkrycie. Znamy co prawda wiele gatunków żyworodnych ryb, ale amonit z pępowiną to coś niesłychanego. A jeśli ta skamielina naprawdę ma 200 milionów lat, to znaczy, że musi pochodzić z czasów wymierania triasowego, kolejnego z Wielkiej Piątki. Czy ta pępowina może być połączona z plażą? Musimy za wszelką cenę odzyskać ten ładunek. To może być brakujące ogniwo, które pozwoli nam zrozumieć wdarcie. Już tak blisko, tak bardzo blisko poznania prawdziwej natury tego zjawiska. Pośpiesz się, ten amonit nie może nam się wymknąć. Jeszcze nie powiedz, że to jest czasówka, nie? Dobra robota. Dostępne nowe. Dobra. Zobaczmy. Maska tlenowa. Dobry pomysł. Filtruje powietrze, a ty możesz normalnie oddychać. W dodatku nie tylko chroni przed toksycznymi oparami, ale też zmniejsza zmęczenie podczas wysiłku. Na pewno poczujesz różnicę. Gdyby nie była na baterię, powiedziałabym ci, żebyś w ogóle jej nie zdejmował, ale tak się składa, że jest. Dobra. To ulepszona wersja granatu. Aha, to ja mogę po prostu dłużej krew ładować. Spoko. Dobra. Karabin, drabina. Dobra, te stopy na pewno chcę wyjebać, bo są to niezbędne. Drabina niech zostanie. Karabin. Dobra, no finalnie mi się ten karabin nie przydaje, więc nie też idzie do przetworzenia. Wyrzutnia może się przydać teraz. To bardzo. 32 minuty, ale myślę, że jeszcze możemy się zająć tym jednym zadaniem. Czy to jest czasówka? Na szczęście nie. Okej, okay, górzysty teren, obszar z toksycznym gazem i mniejsze niż 50% przed tym ładunku. Spoko. Bierzemy to. Okej. Okay. Załóż. No, może na razie niśmy na plerach. Kółka na ładunek, drabiny i zaczepy. Zaczepy mam swoje. Drabin też trochę mam, więc mogę to akurat sobie odpuścić. Dziękujemy za twój wkład. Ty, ale w sumie jak to jest wszystko jeszcze już w sieci, to dorzućmy sobie tutaj jakieś kurde te... jakieś assemblery, co wy na to? Okej. Okay. Na plecki. No i dobra. Gdzie mam po to iść? Gdzieś tam. Okej. Okay. Tu się kończą służby. Czyli jakbym chciał postawić tę tyrolkę, to... Użycie broni dozwolone. No, spokojnie. Najlepiej gdzieś w tym miejscu. Albo i nie... O! Dobra. Mam to. No, czekaj, gdzie mi to łączy z drugiej strony? A, tu jest jakaś tyrolka. Sam. Chyba nie sądzisz, że Preppers pozwoli ci budować na swoim terenie. Krąg sensorowy oznacza jego własność. Wybierz jakieś inne miejsce. A, co z tego, że budowałem to po... poza jego terenem. No dobra. To się nie powinno w ogóle wydarzyć. Spójmy to szybciutko. Jedźmy sobie tędy. Drabinę to ładnie zostawił. Z której ja oczywiście nie skorzystam, bo po co mi ona? Okej, mamy tutaj amonity. Ej, kurde, nawet nie muszę tam wchodzić! Kurde, wyrzutnia spoiwa załatwi sprawę, no patrzcie to! Pyk! Numero uno. Numero dos. Numero tres.
numero cuatro i numero cinco. Okej, okay, ten mi trochę poleciał. Nie tam gdzie chciałem, bo zły guzik pisnąłem. No i kurde, patrzcie, a tu mi tu kurde dawał maseczkę, że mi się nie stało, jak nawet nie potrzebowałem, kurde. Dobra, zobaczmy te amonity, który to był. A, który tak oberwał. Dwójka albo jedynka. Dwójka ma 8%, jedynka za, czyli dwójka oberwała. Nie cofaj żadnych zmian. Niech to tak zostanie, jak jest. No kurde. Ale dobra, tak dla testu bym zobaczył, nie? Zresztą jak tutaj wejdę. Dobrze. A, po prostu coraz bardziej mi przytomność spada. Okej. Okay. A potem... I teraz co? Nie wyderka, tylko... Maska. Okej, okay, no i dobra. No mówię, to tylko dla testu, nie? Jak to ma wyglądać. Dobra, no dzidujemy z powrotem w takim razie. No kurde, myślałem, że to potrwa dłużej. Ale to było bardzo, ale to bardzo szybkie. Dobra, w razie czego mam jeszcze jedną tyrolkę, gdzieś mogę sobie machnąć. Ktoś tam walnął tę rolkę, to ja bym mógł walnąć gdzieś tam wyżej, ale na razie tego nie potrzebuję. Ale maskę za to bym sobie zdjął. Czekaj, tu. I na wyderkę bym musiał zmienić, gdzie ona jest. Dobra. A maska wylądowała na plecach. No dobra, ale zawsze będę mógł ją walnąć sobie do tego. Do skrytki. No i kurde, wyrzutnia spoiła mi kurde całe zlecenie, praktycznie załatwiła parę sekund. Tak musiałbym tam schodzić albo coś, ja tego sobie postrzelałem do ładunków i tylko jeden leciutko się uszkodził. Tak więc proszę bardzo. Amonity dla pana. Znalazłeś go! Szybko, pokaż! Muszę go zobaczyć! A niech mnie... Naprawdę doskonale zachowany! Wręcz niemożliwie dobrze! Okej, okay, nowe rozmowy. Nowe kolorki. Dzięki za odszukanie tej przesyłki. I tak, rzeczywiście zawierała amonit z autentyczną pępowiną. Wysłałem już kilka zdjęć i wstępną analizę do Hartmana przez sieć. Co ciekawe, okoliczne warstwy zawierały śladowe ilości smoły, co potwierdza jedną z jego teorii. Tak czy siak, wiem, że dopiero co go tu przyniosłeś, ale chciałbym, żebyś dostarczył ten amonit mojej znajomej, biolożce Ewo. Ostatnimi czasy interesuje się smołą. Zapewne będzie chciała zbadać ten wyjątkowy okaz. To spore osiągnięcie. Dobra robota. Dla wyjaśnienia, ta kobieta bada potencjalny wpływ smoły na rozwój przeróżnych organizmów. Przy okazji, mógłbyś też zebrać zbiorniki na smołę w pobliżu jej schronu i dostarczyć je wraz z amonitem. Nie może zebrać ich sama, to byłoby zbyt niebezpieczne. Dlatego jesteśmy zmuszeni wykorzystać ciebie. Pomagając jej w badaniach, być może uda nam się zbliżyć do rozwikłania zagadki wdarcia śmierci. Dzięki danym, które odzyskaliśmy, poczyniliśmy olbrzymie postępy. Jestem pewny, że z twoją pomocą osiągniemy jeszcze więcej. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Dobra, zobaczmy to w takim razie. Standardowe. Do geologa, odzyskanie, do Górskiego i do Hartmana. I to jeszcze, kurde, czasówka. A tutaj? Dostawa amonitu i urządzeń do wydobycia smoły. Czyli okej, najpierw idę po odzyskanie, a potem do biolożki. Spoko. No ja to dopiero w kolejnym materiale.
Dobra, strzelba się przyda ewentualnie na potem. Maskę mogę przetworzyć, assembler się wykorzysta. Zaczep zostanie ze mną. Ocieplacz może też być. No, a reszta też oczywiście zostaje. Choć nie powiem, no ten worek z krwią pojemny to mógłby się w końcu zużyć, nie? Dobra. Gdzie jest ta maska? Tutaj. Maskę przetwórz i dorzuć jeszcze kryształy. Dlaczego by nie? No i dobra, jako iż to nie jest czasówka, no to mogę to zatwierdzić już teraz, a po prostu w kolejnym odcinku się za to zabierzemy. Dobra, cyk. Aha, ja to wszystko muszę wziąć, tak? Czy to... A nie, tylko ten jeden. Okej, dobra. Na szczęście. Już myślałem, że musiał znowu wszystkie te pięć pudeł brać, ale na szczęście tylko to jedno. A, tylko cztery po nich zawierające urządzenia do wydobycia smoły. Trochę się obawiam, w jakich warunkach, znaczy w jakich warunkach, w jakim stanie mogą mieć te pojemniki. Znaczy, w stanie, jakiej wielkości, jakiej wielkości mogą mieć te pojemniczki. Dobra, tak dla testu, czy ta tyrolka może mnie gdzieś tam przewieźć, ale jak tak patrzę, no to chyba nie bardzo. Czy po tamtą strażnicą nikt nie postawił tyrolki, to jest przyszło. Tu jest połączenie, ale to jest niemożliwe. Okej, są trzy połączenia. Jedno tu, drugie tam. No i trzecie jest to, które ja tam stworzyłem. Okej. Dobra, to wiecie co? Na koniec tego odcinka przejdziemy się pod tą strażnicę, machniemy tam tyrolkę. Oj, oj, oj. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Tu. To jest? Nic istotnego. Dobra. To tak, przejdziemy się pod tą strażnicę. Kurde, zdycha mi akumulator niestety. Powoli, przydałoby się go naładować. Generatora tu niestety nie ma, już na złość. Strażnica jest tu, generator jest dopiero w tym miejscu. Ciężko było postawić generator obok strażnicy, co nie? No ale dobra, postoję poza nagraniem i sobie po prostu odczekam. No albo po prostu nie będę mógł zużywać aż tak bardzo tego akumulatora. Jedno z dwóch. Ale jakoś się to ogarnie. No ewentualnie po prostu przejadę się z powrotem do gościa i zgarnę sobie jeszcze jeden assembler, żeby skrafcić właśnie tego. Żeby skraftować generator tutaj obok. A z czego się zobaczył, jaki to jest level straszny, czy to bym też mógł przy okazji też ulepszyć, jak tak będę leciał. Trzeci, no to okej, no to nie ulepszę. Dobra, postawmy tak w tym miejscu. Okej. Ile się da, to... W tym miejscu gdzieś to będzie ok. Tam jest ta skrzynka. A w sumie właśnie mógłbym od razu ogarnąć. Oho, dobra, to już wiem, czemu byłoby zbyt niebezpieczne. Tam mam iść, co nie? Oczywiście. No. Czemu niebezpieczne? Bo są tam kurwa wynurzeni. Zajebiście. Budowa zakończona. Dobra, będę mógł sobie ulepszyć tę rolkę bynajmniej poza nagraniem. Bo na tyle gościu będzie miał chyba materiałów przy sobie. Więc dobra, odejmę w tym materiale, to już będzie tyle. Przy okazji skorzystam sobie z tej kryjówki i odpocznę. Bo, no, samowi się definitywnie to należy. Po tak długim czasie, kiedy wędrujemy po tych górach. Okej, dobra, to było idiotyczne.
Wszystko w porządku. No, spokojnie, maluszku. Spokojnie, maluchu. Nic się nie dzieje. Okej, okay, cool. Ktoś ma dobry humor. Dobra. Zanim pójdę do typa, to się przejdę właśnie do tej kryjówki. A w sumie może tutaj będzie akurat tyle materiałów, żeby wyprodukować ten assemble. Bo tylko tego, tylko tyle potrzebuję. No, dynamię tak na start. Jakieś materiały tutaj? Dużo. Dobra, to poproszę tak. Najpierw stworzyć sprzęt. Czyli tak, assembler. No w sumie potrzebuję tylko poziomu pierwszego. Bo dalej nie ma dostępu do sieci chiralnej, więc nie ma co brać na razie tych drugich poziomów. Więc potrzebuję tylko assembler poziomu pierwszego na generator. Dobrze. Mogę też odebrać materiały, czyli... Dobra. W sumie mogę od razu dziabnąć sobie te najwyższe, czyli raz specjalne stopy, albo dwa razy. I raz chemikalia, żeby. Bo niestety nie będę mógł tego wziąć na dwie sztuki, bo nie ma tyle chemikaliów. Ale te trzy sztuki powinny mi się wcisnąć na plecy na spokojnie. Zobaczmy. Co jest? Chemikalia, stopy. Ej! Co jest? Miał być stopy razy dwa. To specjalne. No. Teraz proszę mi to na plecki wszystko wsadzić. No i na spokojnie się udało. Dobra, niestety mi się ta strzelba trochę zużywa, to jest dość duży problem. Biorąc pod uwagę, gdzie będę szedł, ale no... O Boże, jestem przeciążony. Kurde. No. Weź to na plecy. I jest! Dobra, mamy to. Okej, okay, no to ode mnie to w takim razie będzie tyle. My widzimy się w kolejnym materiale, w którym przyjdziemy się do naszej koleżanki. Tam, zdaje się, geolożki, tak się nazywa. Nie geolożki. Ekolożka, to daje. Dobra, never mind. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Death Stranding. Cześć!